cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie marszałku. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam słuchaczy Radia Opole. Panie marszałku, zanim porozmawiamy o kolei, chciałem zapytać o drogę wojewódzką w Głuchołazach, tę zniszczoną przez powódź. Tam mają zapaść w najbliższym czasie decyzje co do sposobu odbudowy tej drogi. One już zapadły. Przypominam, że koszty strat oszacowaliśmy na poziomie 8 milionów złotych. To jest odbudowa nie tylko tych 100 metrów zapadniętej drogi 411, ale również odbudowa przepustu mostowego, chodników, całej infrastruktury drogowej. Wreszcie tych wszystkich miejsc podmytych przez tą powódź. Kiedy ruszy? To ruszy wszystko z końcem lata. Jestem przekonany, że do tego czasu będziemy mieli dokumentację niezbędną do tego, by podjąć inwestycje, a więc gruntowną przebudowę zniszczonych odcinków drogi wojewódzkiej nr 411. Natomiast w tej chwili naszym zadaniem, naszym priorytetem jest przywrócenie ruchu osobowego na tym zniszczonym odcinku. Te objazdy, które są i przez Republikę Czeską, i przez te tereny, które wyznaczył burmistrz, mają charakter tymczasowy. I irytują ludzi. I irytują ludzi, i to oczywiście zrozumiałe. Dlatego chcielibyśmy jak najszybciej przywrócić tam ruch, zapewnić drożność. W tym celu prowadzimy rozmowy nie tylko z wojskiem, ale również z firmami prywatnymi, tak by postawić tam przeprawę mostową. Dzisiaj o godzinie 12 jest spotkanie zespołu infrastrukturalnego, na którym to spotkaniu wszystkie służby, ale również wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego będą się zastanawiać, w jakiej technologii, w jakim wariancie tą przeprawę będzie można zorganizować. I o to na pewno po spotkaniu zapytamy. Ale dziś o 13.58 z dworca głównego w Opolu wyruszy także do Strzelec jeden z czterech zmodernizowanych pociągów. To ma być tak zwany uroczysty przejazd. Czyli jaki? Uroczysty przejazd, a więc z udziałem zaproszonych gości, wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego sukcesu, jakim było odebranie tych czterech zmodernizowanych pociągów. Chcielibyśmy się przejechać z Opola do Strzelec i z powrotem do Opola. Zapewniamy posiłek, zapewniamy napoje, zapewniamy miłą obsługę. No i chcielibyśmy się wszyscy cieszyć i radować tym wspaniałym pociągiem, który już niedługo będzie kursował na wszystkich zelektryfikowanych trasach w województwie opolskim. Nie tylko jeden, ale cztery. No przypominam, właśnie, ile one kosztowały? Ile kosztowała ta modernizacja? Sporo, panie redaktorze, sporo. Myśmy, podobnie jak cztery inne województwa, wzięli udział w takim dużym przetargu. Kupiliśmy mocno zużyte właśnie te EZ-y, a więc takie składy elektryczne, i poddaliśmy je takiej gruntownej modernizacji. Ta modernizacja wraz z zakupem, to wszystko razem kosztowało 35 milionów złotych. Ale mamy w tej chwili bardzo nowoczesny tabor. Te cztery EZ-y są oczywiście klimatyzowane, mają monitoring, są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. To naprawdę bardzo nowoczesne, bardzo komfortowe, bardzo bezpieczne i wygodne pojazdy. Jaki jest cały tabor kolejowy Urzędu Marszałkowskiego? Cały tabor wynosi 15 pociągów, z tego to 11 szynobusy i 11 właśnie te zespoły elektryczne. I 4 EZ-y, tak jest. Tak jest. Ten uroczysty przejazd Opole do Strzelec i ze Strzelec do Opola to jest sposób na reklamowanie podróży koleją? Tak, my chcemy przede wszystkim promować, popularyzować ten publiczny transport, za który marszałek odpowiada. Bez wątpienia publiczny transport kolejowy jest bezpieczny, jest proekologiczny, jest przyjazny środowisku, tylko coraz, może nie coraz mniej, a natomiast mało popularny. Oczywiście wiąże się to z atrakcyjnością oferty przewozowej, nad którą cały czas pracujemy. Natomiast, żeby ludzi zachęcać do tego zbiorowego transportu, należy właśnie promować, należy popularyzować chociażby nowoczesny, bezpieczny tabor, którym dysponujemy. Bilety są za drogie po prostu, panie marszałku. Bilety autobusowe są tańsze. Bilety są za drogie. A mogą ten być rozkład tańsze? Ten rozkład jazdy nie jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów. No rozkład klientów można zmienić, ale co z cenami biletów? Tu jest
kwestia kosztów utrzymania, tak? To jest oczywiście kwestia utrzymania. Na to wpływu bezpośredniego nie mamy. O tym decydują władze spółki. Natomiast o tym decyduje przede wszystkim dopłata do pociągu kilometra. Ona i tak w województwie opolskim jest stosunkowo niska. Świadczy to o tym, że dobrze potrafimy zarządzać, dobrze potrafimy organizować pracę tych ponad 200 pociągów, które w ciągu doby przewożą ponad 20 tysięcy osób. Do niedawna dyrektor oddziału opolskiego spółki Przewozy Regionalne został dyrektorem handlowym w spółce w centrali. No, świadczy to o tym, że coś robimy tutaj w Opolu dobrze. Natomiast odpowiedzi na pańskie pytania tkwią w zapisach planu transportowego. No właśnie o ten plan chciałem zapytać. Trwają konsultacje. Tak. I to przypomnę, nie zbiór pobożnych życzeń. To nie kolejna strategia, z której niewiele wynika. To jest akt prawa miejscowego. To jest plan, który zdecyduje o dopłatach, o całej organizacji transportu publicznego na kolejne 10 lat. Myśmy w tej chwili zakończyli konsultacje społeczne. W tych konsultacjach wzięli udział i kolejarze, i samorządowcy, i studenci, wszystkie grupy społeczne. Zgłoszono prawie 180 uwag. Część z nich została uwzględniona, część została odrzucona. W tej chwili przygotowujemy raport z tych konsultacji społecznych. No i chcielibyśmy w najbliższym czasie ten raport przedstawić, omówić i przyjąć najpierw na posiedzeniach właściwych merytorycznych komisji sejmikowych, a potem na sesji lipcowej, już na sesji sejmiku. I główna teza, czyli stawiamy na kolej, w tym programie zostanie. Tak, tu się nic nie zmieniło i konsultacje społeczne potwierdziły, że to jest właściwy kierunek. Czyli tą bazą transportu publicznego, transportu zbiorowego jest kolej. Wynika to z bardzo dobrej siatki połączeń, wynika to z bardzo dobrego skomunikowania. No i z tego, że od wielu lat na tą kolej stawiamy, przykładem czego jest chociażby 4 zmodernizowane EZ-y, o których pytał pan redaktor. No ale panie marszałku, no, siatka połączeń jest dobra, tylko za siatkę połączeń odpowiadają inne spółki, na przykład PLK, która remontuje te tory. No i są takie trasy choćby Opole Zawadzki, gdzie remont trwa i trwa. On miał się zakończyć w lutym, mówiło się o czerwcu. My ostatnio słyszeliśmy, że i ten ostateczny termin nie zostanie dotrzymany. Do mnie też takie sygnały dochodzą, dlatego jeszcze dzisiaj chciałbym wystąpić do prezesa Paszkiewicza o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Nie może być tak, że ten remont po raz kolejny, czy ta modernizacja po raz kolejny będzie przesunięta. Ta cierpliwość mieszkańców Zawadzkiego i okolicznych miejscowości kończy się. Ten transport zastępczy, przypominam, że trwa już ponad 14 miesięcy. No i koniec. Tego już w nieskończoność przedłużać nie można. Mamy zapewnienie podpisane przez pana prezesa, że modernizacja tej linii jest niezagrożona. Innymi słowy, że będzie możliwe przywrócenie ruchu pociągów z dniem 15 czerwca. Za tydzień. Tak jest. 14 miał być dokładnie ostatni odbiór, natomiast te 9 par pociągów miały zostać ponownie wprowadzone do rozkładu jazdy z dniem właśnie 15 czerwca i my jesteśmy do tego przygotowani. Natomiast nieprzygotowany jest, jak słyszę, spółka PLK. To jest bardzo poważna sprawa. Raz jeszcze podkreślę, dzisiaj będziemy w tej sprawie interweniować. To panie marszałku, ostatnie pytanie o przyszłość spółki Przewozy Regionalne. Ostatnio mówił pan na naszej antenie, że różnie może być, nie wykluczacie utworzenia własnej opolskiej spółki. Oto takie nasze regionalne never ending story. Panie redaktorze, już nie wiem co mówić, tak? Bo o tych kolejnych koncepcjach, o tych kolejnych scenariuszach, o tych kolejnych pomysłach mówimy od 2 lat. Tutaj przełomu nie ma. Natomiast należy się cieszyć, że ta ciągłość pracy przewozowej bez względu na te perturbacje, na te kłopoty, na te zadłużenie jest zachowana. Innymi słowy, pociągi jeżdżą, ludzie dojeżdżają do pracy, młodzież dojeżdża do szkół i to jest najważniejsza informacja.
Natomiast rzeczywiście trwają rozmowy, czy tak jak wnioskują związkowcy, doprowadzić do nacjonalizacji, czy też do regionalizacji, a w konsekwencji podziału spółki. Najważniejszą kwestią jest oddłużenie. Ono wynosi ponad 900 milionów złotych. I wreszcie podział majątku spółki, jeżeli rząd, jeżeli pracownicy, związkowcy, no i przede wszystkim właściciele, czyli 16 marszałków, zgodzi się na taki wariant. A kiedy? Według zapewnień pana ministra Klepackiego, według zapewnień nowego szefa spółki Przewozy Regionalne, a więc pana Pasikowskiego, to stanie się do wyborów samorządowych. Czy tak będzie? Zobaczymy. Naszym gościem był dzisiaj wicemarszałek Tomasz Kostusz. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję pięknie.